No, halo. No cześć, witam was bardzo nieserdecznie. Witam was na offline streamie. Dokładnie tak. Stream, który nie był live. Co w zasadzie to się kłóci z pojęciem streamu. I mamy tu do czynienia z po prostu z let's playem. Witam was w kolejnym let's playu. W sumie pierwszym let's playu, który był kiedyś live'em, a teraz z let's playem z Infamous Second Son. Haha. Nie, tak jak mówiłem na poprzednim live'ie i też na poprzednim VOD, jest tutaj pewne zadanko. Tu jest, z tego co zauważyłem, wymaga połączenia sieci. A że ja jeszcze nie mam repeatera Wi-Fi, także no niewiele. Niewiele jestem w stanie. Niewiele jestem w stanie. Zrobić live. Dlatego no, zrobię to zadanko poboczne, do którego wymagana jest sieć na strumyku. Tfu, poza strumykiem, teraz offline. Będziecie mogli sobie to VOD obejrzeć i zobaczyć, jak to wygląda. A jak już skończymy to zadanka, to zajmiemy się prawidłową grą już na streamie. Ja, tutaj wszystko działa z tego, co widzę. Ha. W ten sposób, no nie. Nie przejdę, muszę iść na drugi most. Zaczynam tutaj w Quick Travela. Musiałbym całą dzielnicę ogarnąć, żeby móc mieć fast travel. Dlatego no muszę iść dookoła. Pójdę dookoła w takim razie. Ale nie, to easy. Neonik i w trimiga tam będę. Wszystkie poboczniaki i aktywności poboczne zajmę się tym. Live, bo wiem, jak będziecie się nudzić obserwując, jak powtarzam, te same aktywności, których no, nie jest dużo i nie nudzą przez to. Są dobrze ilościowo podane. Nie strzelajcie do ludzi! Jep, już jest most? Tak, to już most. Mówiłem, wymigam. Miasto nie jest duże. Całe miasto nie jest duże. No dobrze. Wolę mieć małą mapę niż jedną wielką, olbrzymią. Okej, fuck. Goddammit, tutaj przyda się dym. Goddammit. Ej, ciężko jest na to wejść, jas. Chyba, że się będę spinał jak człowiek. O ile spinaczkę po takim czymś można uznać normalnym. I teraz przydałby się jakiś dymek. Fuck, fuck, fuck! Było blisko! Było tak blisko. Nie ma takiego dymu. Z dymem to na easy przeskoczy, no ale bez tego to niespecjalnie. No ja myślałem, że skoczę, cholera jasna. Że uda mi się skoczyć na ten
bloczek betonu, ale widzę, że niespecjalnie. No, problem tutaj jest w tym, że no... W to miejsce, gdzie teraz jestem, dotrę tylko i wyłącznie za pomocą neonu, ale już dalej, za tym cholernym przejściem potrzebuję dymu. Dobra, to nie ma bata. Po prostu nie ma bata. To się może wyrzucę w takim razie. Chyba, że... Nie, to nic nie da. Zastanawiam się, co mógłbym tu zniszczyć, żeby... Żeby dym wytworzyć. No, to nie jest dym taki, jaki bym chciał. Tutaj wiele nie wykombinuję. Z jak ja się tam dostanę powrotem bez dymu? Przecież nie, wait! Jeszcze jest otwarte przejście. Oj, w ogóle ty debilu. Dym. Ja tam widzę drona, to przy okazji wejdę. Chyba, ale teraz ważniejsze, muszę znaleźć ten... O, jest dym. Odpowiednio dużo dymu, super. Teraz z mocą dymną mogę bez problemu tam przejść. Ale chyba wolałbym jakbyśmy mogli żonglować tymi mocami. Zmieniać je na przykład krzyżakiem. Że teraz po prostu jestem dymnym goskiem i teraz po naciśnięciu na przykład przycisku w lewo czy w prawo zmieniłbym moc. Ten drugi typ, neon. Czy trzeci typ, który później pewnie odblokuje, z tego co słyszałem. Czytałem w sumie w trofkach. No nic. Może w kolejnym Infamousie Ole Sucker Punch stworzy. Będzie taka możliwość. Jej, udało się. Mówiłem, z dymem to na easy można przeskoczyć. Oj, ale wrócić tam to jest naprawdę problem. To ja się boję, jak będzie później z przejściem ponownie do tego miasta. Bez neonu będzie ciężko. No, easy peasy. No to teraz tak, mogę sobie jakiś neonik wciągnąć i dzięki temu neonowi, o, na przykład tym tutaj. O fuck. Get out! Sik! Idźcie mi stąd. No i jazda. Nie dopuszczali.
No i jest zadanko, przycisk zdjęcia, dobra. Trwa łączenie. Podłączyłem kabel, musi łączyć. No jak? Coś mi tu nie gra. Coś mi tu bardzo nie gra. No bo sieć widzę, że jest połączona jak nic. Chyba, że tu coś jest do głupienia. Czy to jest, to było takie demko, powiedzmy, przed jakimiś aktywnościami, by można kupić w sklepie. Dobra. Awatar, awatar. Dupa mnie, a nie awatary. Chyba, dobra, wiem. Chyba wiem, gdzie jest mój błąd. Bo łączy mi przez Wi-Fi. Wi-Fi, który jest niesamowicie słabą. Słabym, który ma słabe połączenie. Teoretycznie coś tam łączy, ale łączy i to cholernie słabo. Dlatego muszę tego repeaterka kupić. Dobra, to nie muszę jak sprawdzać, bo wiem, że będzie działało pięknie, ładnie. No nie może. Czekajcie, no ja to sprawdzę na stronę. Która strona? Infamous paper. O jest, traitor tell about. Czym są tajemnice? Tajemnice Infamous to darmowe rozszerzenie do gry tylko na PlayStation 4. Infamous Second Son. Często zadawane pytania. Przez uniwersum gry na twoim systemie PS4 i poza nim. Gracze będą wkraść pojawiające się sobie misje w sieci i w grze, by podać tajemnice do spraw obrony zunikowanej i blablabla. Ile rozdziałów posiadać będą tajemnice? Nowy rozdział pojawiać się będzie co tydzień przez pierwszych 6 tygodni od premiery. Czyli 6 mamy tutaj rozdziałów. Czy poczemy gry? Tak, potrzebuję. Kiedy dostępna będzie pierwsza? Czym jest karma? Jak zrobić karmę? O! Karma to integralna część. Dobra, okej, ty. Jaka karma zdobyta w tajemnicy przenosi? Jak poznać się w tajemnicy? Aha! Muszę, dobra. Dobra, rozumiem, muszę zrobić sobie konto na tej stronce, połączyć je z moim kontem PlayStation Network i wtedy będę mógł chyba grać. Że to chwilkę mi to zajmie. Wracaj do domu. Zarejestruj. Aby móc zarejestrować... dobra. Nie, nie jestem ze Stanów. Poland. Data urodzenia. Kontynuuj. Nie
The change you wanted was rejected. Maybe you tried to change something you didn't have access to. No. Masz już konto? A, okej. Dobra, muszę się połączyć przez pakiet, bo mi Wi-Fi nie dosięga. Kontynuuj. Fuck. Cholipka, jakie to jest głupie, nie mogę zrobić konta. Dobra. Once again. Polska data ujadzenia. Kontynuuj. Dobra, jest progres. Dobra, prześlij. Dopiero koniec. Link, który przysłałeś mi na adres e-mail, by potwierdzić, że nie otrzymałeś chwilowo. Bla, bla, bla. Dobra, jest progres. Nie wywaliło błędu. Poczta. Zaloguj. To jest. Instrukcja aktywacji konta. Confirm my account. Rejestracja zakończona. Udało ci się stworzyć konty. Zdobywasz karmę. Punkt dodam do twojego. Do mojej stronie. Okej. Okay. Manga viewer. Manga? O kurde. Jakiś quiz, te znaczyłość przemysłów. No, to zobaczę później. Ej, tu jest kilka takich dziwnych, fajnych zagwozdek. Ja się tym połowie później. Po tym pseudo offline strumyczku. A tak, najpierw połączę moje konto PSN. Z tym kontem. Wpisz się. Ja w ogóle takiego mam maila. Dobra, profil. Jej! Dobra, dostałem jakąś karmę na tym wszystkim. Czym jest karma? Przechodząc kolejne misje, wykonując rozmaite działania w tajemnicach Infamous, już raz zdobędziesz karmę, która zapewni ci pomoc Infamous Second Son. Jak zdobyć karmę w tajemnicach? In karma now to get a head start. Dobra, jak karma zdobyta w tajemnicach przynosi do... A blokować karmę w grze musisz pojąć konto z Netflix oraz posiadać oficjalny egzemplarz. Dobra, posiadam oficjalny egzemplarz. Przecież mam wersję elektroniczną, oficjalną. Mogę połączyć się raz? Mam konto. Yes! Gratulacje, już punkty karmy. Zdjęcie z miejsca zbrodni portfeli papierowego zostało dodane do twojego profilu tajemnicy. Zaloguj się i zbadaj je, zanim przejdziesz dalej. O kurde, zabawa z telefonem. Jesteś diabłem. Dobra. O! Pokazało mi te rzeczy, które znalazłem w grze. Ej, fajna sprawa. Fajna sprawa. Mogę jednocześnie rozwiązać te zagadki takie ten tego? I patrzeć, co to wszystko wygląda. Powiem swoje konto. Quiz, quiz dotyczący przewodników. Jak mnie to ciekawi. Misja z karmą. Liga ochrony praw przewodników. Organizacja ma rozwiązanie quiz. Czy znasz prawdę o przewodnikach? Rozwiązanie quiz, przekonaj się.
Tu access this content, tak. Zaloguję się po prostu. Obawiam się tego, czego nie rozumiemy, a przewodnicy to chyba najsłabiej rozumiana grupa w historii ludzkości. Myślisz, że poznasz prawdę, znasz quiz. Czekajcie, tu przyłączę na duży ekran. Kamerkę wezmę jakoś. O, fuck. Jakoś tak. I da, bawimy się. Rozpocznij quiz. Pytanie. Czym przewodnicy różnią się od zwykłych ludzi? Wszyscy mają wyjątkowe moce i są bardziej wytrzymali. Brakuje empatii po sięgu przewodnictwa. To. O, fuck, tak. No to zaznacz, dobra. Wszystkie odpowiedzi są. Nie no, empatię niektórzy przewodnicy mają. Wszyscy mają wszystkie i są bardziej wytrzymali fizycznie. No to chyba nie jest prawda. Posiadają gen, mi się wydaje. Yep. Dokładnie. Głównym czynnikiem, który odróżnia przewodników od ludzi, jest wyjątkowy gen. Jeśli zostanie aktywowany, nie ma żadnej rozdzielczyny między nosicielem a zwykłym człowiekiem. Mówię większość lewe. Dobra. Ostrość! O jest. Jakie są dwie kategorie przewodników? Aktywni i nosiciele genu, normalni bytyści, normalni in... O Jezu, nie wiem, na pewno nosiciele genów. Wydaje mi się, że aktywni. No, pyk, prześli. Dokładnie tak, miałem rację. Dokładnie, aktywni przewodnicy mogą używać swoich ostrości. Ostrość! No nieważne, musicie mi uwierzyć na słowo, co tu jest napisane. Dokładnie, aktywni te przewodnicy mogą używać swoich mocy, a zwykli nosiciele genu posiadają go w stanie nieaktywnym. Biotyroista to obraźliwy termin, ukuty przez doz, by sprawić prześladowanie przewodników, a normalni to slangowie neutralne określenie osób bez genu. Dobra, następne. W jaki sposób aktywuje się gen przewodnictwa? Na skutek manipulacji genetycznej poprzez kontakt z innymi aktywnymi przewodnikami? Raczej nie wiadomo. Prześlij. Dokładnie. Wiem, że pole promieniujące odgrywa rolę w aktywacji genu przewodnictwa i używania mocy. Powszechnie funkcjonuje jednak wiele doniesień i plotek o przewodnikach, u których gen został aktywowany na różne sposoby, w tym poprzez manipulację genetyczną lub kontakt z innymi przewodnikami. Nie mam więc pewności, w jaki sposób zachodzi ten proces. Następne pytanie, czwarte z kolei. Która z poniższych czynności może posłużyć do identyfikacji nosiciela genu? Obserwacja anomalii fizycznych, świecące oczy, zmiany na skórze, wykonanie testów, badanie śliny lub moczy, obserwacja zachowania. Raczej odpowiedzieć druga, wykonanie testów sensorycznych. Prześlij. Dokładnie, nosiciel genów można zidentyfikować tylko dzięki analizie sensorycznej lub sekwencjonowaniu DNA. DOS twierdzi, że drony wykrywające pole promieniujące potrafi odszukać nieaktywnych przewodników, ale nie pozwala na zweryfikowanie rezultatów przez drony trzecie, co zmusza do podania wątpliwości tych zapewnień. Po aktywacji nosiciel może ulec zmianie fizjologicznym, a także zacząć wpływać na otoczenie, np. poprzez wytwarzanie anomalii fizycznych. Aktywny gen wytwarza białka, które można wykryć w płynach ustrojowych, ale nie pojawiają się one w przypadku nieaktywnych osób. Nie ma też dowodów na to, by gen przewodnicy zwiększał skłonność do przemocy. Następne pytanie, pytanie piąte. Co jest źródłem mocy przewodników? Metabolizm, działanie pola promieniującego, elementy środowiska, czy nie wiadomo? To jest źródłem. Element środowiska, mi się wydaje. Tak byłoby najlogiczniejsze, no. Kol mógł elektryczność wysysać. Delsin może wysysać dymy i te takie, no. Także, no, ze środowiska, myśli. Niezupełnie, chociaż normalnie funkcje metabolizmu i działania pola pewnie stanowią swego rodzaju paliwo dla mocy przewodników.
Dokładne precyzje zadań w jego organizacjach nie są do końca znane, czyli jednak. Dobra, następne pytanie. Czyli mam jedną złą odpowiedź, no cóż. Która z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwa? Aktywni przewodnicy mają wchłanianie zjawiska przyrody. Aktywni przewodnicy są silniejsi, bardziej wytrzymali od zwykłych ludzi. Aktywni przewodnicy są... Niektórzy aktywni przewodnicy mogą przyjąć właściwość fizyczną aspektu środowiska, które z... chyba nie są, nie są nieśmiertelni. Dokładnie, wszyscy posiadają niesamowite zdolności regeneracyjne, ale można je przeciążyć, doprowadzając do ich śmierci. Ponadto starzeją się tak samo jak zwykli ludzie. Mają jednak niesamowite moce, a niektórzy mogą sprawić, że ich ciało przyjmuje właściwości fizyczne, zjawiska, z którymi są one związane. Następne, siódme. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe? Niektórzy przewodnicy mogą manipulować materiały syntetycznymi. To w sumie fakt. Potężni przewodnicy w końcu zmieniają się w tony takie jak bestia. Nie. Przewodnicy muszą zabić. Nie. Przewodnicy to jest tylko eksperyment genetyczny, który wypnął się spod kontroli. Tego ostatniego nie wiemy, ale... odpowiedź pierwsza jak najbardziej, bo ta cała kobita mogła manipulować betonem. Tak. Istnieją doniesienia o przewodnikach władających kablami, szkłem, smołą, betonem lub papierem, a także takimi elementami środowiska jak ogień, drewno, elektrynę czy lód. Nie ma dowodu na to, że przekształcają się zawsze takie istoty takie jak bestia. Brakuje już danych świadczących o tym, że muszą zabijać, by utrzymać swoje moce lub że powstali w wyniku eksperymentu. Wręcz przeciwnie, niektóre fakty sugerują, że przewodnicy od dawna korzystali z ludźmi w tajemnicy. Wow. Pytanie ósme. Co należy zrobić po spotkaniu przewodnika? Spierdzielać. Zgłosić to odpowiednim władzom, powiadać wszystkich w okolicy, unikać kontaktu z nimi, zachowywać się normalnie. Tak, tolerancja. Możemy go też poobrażać, troszkę to nas zabije. Dokładnie, chociaż następne pytanie, chcę się do tego czytać. Pytanie dziewiąte. Co stało się z przewodnikami po wydarzeniach w New Marais? O Jezus, to już jest odpowiednie od zakończenia. Wszyscy nosicieli genu z przewodnika zginęli, nie pamiętam. Wszyscy nosicieli genu z przewodnika, większość, ale niektórzy przeżyli. Wszyscy aktywni przewodnicy zginęli, nieaktywni nosicieli genu przeżyli. O Jezus, nie wiem. Ja nie robiłem dobrego zakończenia. Wydaje mi się, że odpowiedź druga. Prześli. Jep, miałem rację. Dobrze strzeliłem. Dokładnie, na całym świecie wraz ze zniszczeniem bestii w New Marais zginęło około 90% przewodników. Zgony były tak powszechne, że uznano, iż przewodnicy wymarli całkowicie. Jednak wkrótce opowiem, okazało się, że niektórzy przetrwali, nawet ci znający się w New Marais w momencie zniszczenia bestii. Do dziś nie wiemy, dlaczego część poniosła śmierć, a pozostali nie, ale podejrzewa się, że wystąpiła jakaś anomalia związana z działaniem pola promieniującego. Ostatnie pytanie. Jakie hasła powinny kierować naszym postępowaniem w stosunku przewodników? Porozumienie, badania, akceptacja, nadzór, siła, więzienie, zaniedbanie, objęte wykluczenie, unikanie, ignorancja. Pierwsza odpowiedź. Tolerancja. Wynik quizu. Udało ci się odpowiedzieć prawidłowo na następną liczbę pytań. 10 na 10 prawidłowo. Raczej powinno być 9 na 10, ale dobra, niech będzie. Mam nadzieję, że ten quiz pokazuje, iż przewodnicy posiadają najsamowity potencjał, bla, 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 bla. Odebrano już punkty karmy za ten element. No dobra. Także wracamy... wracamy na stronę Infamous Paper Trail. Okej. Quiz. Test na czułość zmysłów. Przewodnik plus. Przewodnik. Test genetyczny. Enjoy your power. Bla, bla, bla. Dobra. Aby uzyskać od blaba, zaloguj się. Robimy kolejny teścik. O, wybierz typ testu. Z domowym zestawem testowym. Najbardziej precyzyjne. Podaj swój ptin. Ptin. Jaki ptin? To jest ptin. Dobra, nie wiem. Podam mój ptin.
To mamy, dobra, na zegarze mamy 30 minut już nagrywania i 27 sekund. Dobra, rozpocznij test. A, dobra, nie mam zestawu testowego, okej. Okay. Musiałbym mieć coś jakiegoś fizycznego. Ławkę. Faza pierwsza, test wzrokowy. Posiadający gen przechodnica posiadają zazwyczaj świetny wzrok. Obrazy, które obejrzysz, mają pozwolić wychwycić różnicę w płacie potylicznym jednej części mózgu odpowiedzialnym za widzenie. To wygląda jakoś tak. Rozpocznij fazę. Skup się na ciemnych fragmentach, co widzisz? Ciemnych fragmentach. O. Potwory, postacie z cienia, potargane futro, gnijące ciało. Na ciemnych fragmentach, co widzisz? Tak, to jakoś przed... O! O wiele lepiej będzie tak patrzeć, dobra. Jezus, mi to wygląda jak jakaś cytoza, halo. Jakaś komórka. No jak na co wam to wygląda? Odpowiedzi mamy też super. Czy to są potwory? Potwory, jakieś postaci z cienia, potargane futro i gnijące ciało. Damy gnijące ciało, najbardziej mi to przypomina. Prześlij. Czy ma skojarzenia z tym obrazkiem? Z tym obrazkiem. Odpowiedzi mamy jakie? Tak, mam déjà vu. Nie jest mi zupełnie obcy. Wydaje się znajomy, powoduje przyjemne skojarzenia. Wydaje się znajomy, ale powoduje nieprzyjemne. No, ja bym powiedział, że pierwszy raz widzę. Nie, nie, jest mi zupełnie obcy, prześlij. Kolejne pytanie. Ło, jaka fajna tuba! Złudzenie optyczne. Jakie zjawisko jest przedstawione na tym masku? Przygoda, tajemnica, humor, sceptycyzm. Nie wiem, co to może być. Pierwsze, co mi się pojawiło w głowie, to sceptycyzm. Ale tajemnica to też jest dobra zagwozdka. Nie, dam tajemnica. No! Prześlij. Jaką instynktowną reakcję wywołuje ten obrazek? Chcę mu pomóc, chcę go skrzywdzić, chcę mu wybaczyć, chcę go zignorować. Odpowiedzi są. Jezus, takie. Obrazek wygląda... Nie chcę zakładek na komórce. Co chcemy zrobić temu obrazkowi? No jest ładny. Ale trochę irytuje. Ale dlaczego ja miałbym wybaczyć obrazkowi? Nie wiem, dam to. I nie chcecie wiedzieć, co dałem. Kogo lub co widzisz na tym obrazku? Bliskiego, krewnego, starego wroga, rannego ptaka, mojego ulubionego nauczyciela. Obrazek wygląda tak. I pierwsze, co mi się skojarzyło z tym obrazkiem, komunizm i męka ludzi.
Także no, starego wroga. Jak ta istota cię odbiera? Rozumie mnie? Obawia się mnie? Wielbi mnie? Kpi ze mnie? Ja nie chcę nic mówić, ale to wygląda jakaś roślinka z rosą. Jak takie coś może mnie uwielbiać, albo nie wiem, nienawidzić? Jaki to jest głupi test. To tak jakbyśmy, nie wiem, nie wiem, zrobili zdjęcie, proszę ci was, nie wiem, co ja tu mam pod ręką, o, chusteczka, właściwie papier, wielki papier kuchenny. Patrzcie, macie taki papier kuchenny tutaj i teraz macie pytanie, co ten obrazek chce z wami zrobić? Chce was zabić, czy może pokochać? To jest na tej zasadzie właśnie ten test. Dobra, co ta istota chce ze mną zrobić? Rozumie mnie. Obawia się mnie. Wielbi mnie, kpi ze mnie. Obawia się mnie! Jezu, starosa się mnie obawia. Jakie kształty widzisz na obrazku? Drapacze chmury, szkielety, płatki śniegu, kanapki. Ja bym powiedział, że jakieś bakterie. Albo nie wiem, jakąś tapetę? Co to może być? Drapacze chmury, szkielety, płatki śniegu, czy kanapki? No kanapki to na pewno nie są. Drapacze chmury, też mi się tak nie wydaje, żeby to były. Szkielety albo płatki śniegu. O dziwo, płatki śniegu. Najbardziej z tego wszystkiego mi pasują do tego. Dalej. Jezu, dopiero ósme pytanie z 22. Będzie zabawa. Jaki moment w czasie przywodzi na myśl obraz? Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Czas, który nigdy nie istniał. Takie coś. I jeśli mam być szczery, to powiedziałbym, że przeszłość. Mamy tu pokazane jakieś komórki czy rzeczy, a to było najwcześniej. Od tego wszystkiego zależy, więc przeszłość. O! Badania wykazują, że u nosicieli genu przewińca może się wykształcić niezwykle czuły ślimak, który przetwarza bodźce słuchowe znacznie sprawdziej niż odbywa się to u normalnych ludzi. O, więc będzie kiepsko. Będzie kiepsko, bo ja mam kiepski słuch. Dobra, test głośników. Jeszcze raz. Dobra, działa. Rozpocznij fazę drugą. Jak można opisać ten dźwięk? Upiorny, denerwujący, przeszywający, żałobny. Taki radosny. Albo irytujący. Upiorny na pewno nie, denerwujący. O właśnie. Przeszywający, żałobny. Na pewno nie żałobny. Denerwujący, zdecydowanie. Prześlij. Do jakiej muzyki pasowałby ten dźwięk? Ballady, hymnu, opery, dżingla. To jest to samo. Do dżingla. Jakie zwierzę kojarzy ci się z tym dźwiękiem? I będzie to samo? Nie słyszę. Jakaś małpa? Węgorz. Węgorz, tygrys, tryś, stuś, ryjówka. O dziwo, ryjówka z jakiegoś powodu. Może dlatego, że nie wiem, jak wygląda ryjówka? Dobra. Gdybyś miał wpływ na ten dźwięk, co byś zrobił? Powtarzałbym go raz po raz, odegrałbym go raz i nigdy więcej.
Powinien zostać spowolniony i przedłużony. Odtwarzałbym go max na maksymalnej głośności. Co to będzie? Znowu to samo. Odegrałbym go raz i nigdy więcej. No. Dziękuję. Prześlij. Z jaką potrawą kojarzy się ten dźwięk? Z watą cukrową, krwistym stekiem, cytryną, kawą. A to głupie. No. Otwórz. Otwórz. Nie słyszę. To jest jakieś pstrykanie. Ze stekiem. Steki tak pykają. Gdyby ten dźwięk był przedmiotem, jaki byłby w dotyku? Okrągły, ostry, miękki, grudkowaty. Jakie to jest głupie. Otwórz. Otwórz! Nie wiem, grudkowaty? Takie... Takie fale. Jaka część ciała kojarzy ci się z tym dźwiękiem? Kręgosłup, czaszka, czaszka, palce u stóp, płuca. Z biczem. Z kręgosłupem. Bo kręgosłupem możemy tak wywijać, jak lasem. Czy biczem. Ten dźwięk sprawia, że postrzegasz siebie jako powstańca, szarlatana, gapia, cień. O. Jak księcia Persji. Nie wiem, bardziej tu pasowałby cień. Tak szybko. Reakcje hybrydowe. W tej części testu sprawdzimy, jak radzą sobie twoje połączone zmysły wzroku, węchu i słuchu. Jak węchu? W tej części testu należy podłączyć słuchawki. Chwila, tu głośno jest. Dobra, nie będę słuchawek, słyszę. Rozpocznij fazę trzecią. Który obrazek najlepiej ilustruje dźwięk numer 5? Dźwięk numer 5. To jest ten sam durny dźwięk, a obrazki mamy takie. Jeden taki, jakieś, nie wiem, lody, to o, fuck. To by w sumie pasowało najbardziej. Obrazek. Jakieś metale. Czyż neony. Taka jakaś, nie wiem, cytoza. To by w sumie było pasujące nawet do tego. Nie no, obrazek trzeci, a trzeci albo pierwszy. Trzeci. Takie bardziej życiowe. Który obrazek najlepiej rysuje dźwięk numer 6? Mamy obrazki też same. Także dam obrazek numer 4. Ten z takimi metalami. Jak obrazek numer 1 wpływa na dźwięk numer 7? Powoduje go odkupienie, powoduje do niego wstyd okaleczego, powoduje u niego zmieszanie. Raczej zmieszanie. Dźwięk? Dźwięk! Nie słychać nic. Znowu to samo pstryknięcie, no dobra. Okalecza go. Takie pstryknięcie. Jaki smak przywodzą na myśl obrazek numer 4 i dźwięk numer 6? K-
Kwaśny smak. Co przywodzą na myśl obrazek numer 3 oraz dźwięk 8? Walkę. Co przywodzą... O, ostatnie pytanie. Co przywodzą na myśl obrazek numer 2 oraz dźwięk numer 5? Porywanie, uzależnienie, dolegliwość albo asymilację. Obrazek tutaj jest ten metalowy, a dźwięk, tak słyszeliście, ten kolejny dżingiel. No i mi tu by bardziej pasował na uzależnienie, albo dolegliwość. Wyniki testu wczesnego wykrywania genu przewodnictwa. Istnieje 89 szans, że posiadasz gen przewodnictwa typu betonowego. Jestem beton człowiekiem. Oto twój wyjątkowy wzór przewodnictwa wygenerowany na podstawie odpowiedzi testowych. Nie możemy precyzyjnie opisać zestawu twoich genów bez przeprowadzenia dogłębnych testów. Niemniej otrzymane wyniki testu są fascynujące. Przewodnictwo typu betonowego pozwala absorbować i formować beton, a także nim miotać. Niektórzy przewodnicy tego typu potrafią wprawiać w drgania wzmocniony beton. Zdolność tę powodzenie może wykorzystać do prac renowacyjnych i usuwania uszkodzeń fundamentów budowlanych. Fajnie. A, tak się telefon trzyma. Jej, fajnie. Mogę pracować w budowlance. Zawsze o tym marzyłem. Dobra, zrobiłem wszystkie testy. Dostałem jakąś karmę. Zrobiłem jakiś prolog. Manga Viewer. Ło, jakąś mangę dostałem. Nieważne, wierzał pierwszy. Odkryj prawdę. Infamous Paper Pearl Dove. Zapoznajmy się z gołębiem. Gołąb origami, o nie! Heavy rain. Gołąbek, a w gołąbku była... kawałek mangi. Jakiś liścik. Na którym jest napisane coś takiego. Śmierć to tylko etap. Tańczyłam z nią i uwierzcie, kiepska z niej tancerka. Zawsze depczyłem po palcach, ale nauczyłam się akceptować tę makabryczną sytuację, lawiać w odmętach naszego zagmatwanego losu. Przewodnicy i normalni ludzie stoją na rozdrożu. Jeśli nie będziemy mieli otwartych oczu, zostaniemy rozjechani. Od zawsze pragnęłam jednej rzeczy, harmonii pomiędzy tymi dwoma obozami. Jeśli pójdziesz moim tropem, zobaczysz nie jednego trupa. Wciąż ich przybywa. Szukaj zwłok, a znajdziesz najwyższą prawdę, która gnije od wewnątrz. Nie bój się. Wszyscy w końcu umrzemy, ale niektórzy z nas odnajdą w... Zdjęcie miejsca zbrodni. Okej, tak wyglądają te zdjęcia. Ja je zrobiłem, okej. Portfel ofiary, dobra. Potrzebny większy ekran. Musisz korzystać z tabletu lub... No dobra, nie sprawdzę, jak wygląda portfel ofiary. Telefon Delsina. Fuck, nie mogę. Dobra. W takim razie odłączę sobie kabel od konsoli internetowy. Tak, wiem. I podłączę go za chwilę, jak już sprawdzę na tym komputerze, jak to wygląda. O Jezu, jak trzeba lawirować tymi wszystkimi sprzętami, to jest tragedia. Jeszcze to krzesło mnie tak irytuje, muszę nowe krzesło kupić. Ale to już wszyscy wiedzą. No, god damn it! Ciągle mi kabel wypada z łapy. Dobra, rozprog jest, ale nie tą stroną. O! Znowu nie ta strona? To jednak tamta strona? Jep, to była tamta strona. Dobra, sekundeczka. Dobra, sieć jest połączona.
Infamous Paper Trail. Ok, zaloguj. Ciekawa sprawa. Nie zapisuj, dobra. Dobra. Mam tą całą karmę. Dobra. Pokaż portfel ofiary. Dobra, w portfelu było coś takiego. Giving hope to hopeless. Jakaś agencja detektywistyczna. A fallen hero shattered family. I kochający ojciec, mąż, a także aktywny członek lokalnej społeczności został znaleziony martwy dzisiaj rano. Miał podrażnięte gardło, a także mocno posiężone ręce oraz nogi. Brunberg, co? Brunberg, detektywną specjalizacją się odnajdzie na zaginion. Jezu, kto tłumaczył? Google Translator? A może to jest? Nie, dobra, nieważne. Skitter, nieważne. Jakieś dzieciaki grające w baseballa. Prywatny detektyw. Czyli gościu... Gościu był prywatnym detektywem, który uwielbiał jeść chili. Dobra. O. Pytać od urządzenia. Takie coś mi się otworzyło. Ha. Prawie do profilu. Chyba, że znajdę tu jakiś kodzik. To jest karta biblioteczna, więc mi to nie pomoże specjalnie. Tu muszą być same liczby, więc to też nie odpada. Może znajdę tu jakiś kodzik. Może to 278. Dobra. Nieważne. Padnij trupem od miedzi. No nieważne, nieważne, nieważne. To mi się zajmę później, ale już zapoznałem się z tymi rzeczami. Mogę kabel przepiąć. I zrobimy w końcu to zadanko. No, no ale ciekawe, ciekawe. Ja ukrywam, że ciekawie to wykombinowali. Dobra, let's go. Łączenie. Dołączono. Jej. Otrzymuję punkty karmy. Fajnie, dzięki. Zdjęcie z miejsca zbadaj je. Wyjaśnione. Już zbadałem. Zbadałem wszystko. Przecież zbadałem! No dobra. Przejrzę to wszystko jeszcze raz. No wejdźże kablu do tej dziurki. Nie mogę sobie... O, dobra, wsadziłem. Dobra. Wracaj lepiej do swojego boyzbandu. Dobra, jest sieć. Gołąbek origami. Dobra, zobaczę gołąbka origami.
Za jakieś koło... O, króliczki na tej mandze są całej. Dobra, zdjęcia z miejsca zbrodni. Tu mamy jakiegoś tego typa, tu jest to. Portfel. No dobra. Portfel. Tutaj już wszystko sprawdziłem. A, z tyłu coś było na tego zdjęcia. Dobra. Holden. Bjarnerbeck. Czyli ten typu, który zginął, to był ten cały detektyw, ok? I telefon. No dobra. Wszystko sprawdziłem, więc mogę lecieć dalej przecież. Dobra. Let's go. Pracy lepiej poszukaj. No przecież zbadałem. Pat. Czekaj, to chyba trzeba zobaczyć to w sieci. Ty nie lepszy niż jaka sabaka. Jesteś zarazą. Och, oba jest kabelek. Dobra, sprawdzę na YouTube, jak to ogarnąć, bo to coś mi tutaj nie zgadza się. A on dla mnie ostatnio coś zrobił. Infamous Paper Trail. Hello. Auto. No. Hey. Let's see what else we've got. So we've got that, we've got the crime scene photos, which, what I'll do is, what have I done? Oh, I've done it. Oh, it linked up. Oh, that's amazing. I've trusted in, I've added, I'll talk, pause that aim of stuff. Okay. Now what? What I'll do is, website, it looks like rabbits and mice, my toad, death. I'll make the rot. The sim call. Oh wow, it's like an interactive flash thing. O, gościu ma inne zdjęcia. A zdjęcie z kotem. Card, which tells me that the name of the person is Skeeter Hidalgo, I think. His date, the American red round, it's just a cold nine, but from the brunt and commutants and legs, there's that no evidence or lead. Brumbo found this cat. Duh. Enter device code. This information phone. What was it? 6237. Okay. Well, let's give that a ring, shall we? So it's his four. To jest jakiś kod, dobra. Tego nie zauważyłem. Telefon. A. 8 4 4 2 7 8 2 7 8 6 2 3 7 prześlij. Dobra, ale gdzie ona znalazła ten numer? To ja też zobaczę. Kolejny tani naśladowca Kola.
Dobra, już wiem, gdzie mogę znaleźć ten numer. Portfel. Tutaj 844. To jest w zasadzie taki sam. 844 278. 6237. 6237. No taki jest kodzik. A nie, ona też miała źle, dobra. Ej, naprawdę istnieje ta... Ej, Secret Pan stworzyło stronę, która się pojawiła na tym dokumencie. No dobra. Brandberg. Tak, Brandberg, detektyw. Agency. O, dobra. Dostałem się to konto. Pracownicy mogą zalogować się tutaj. Ciekawe, dobra. Co o tym typu wiem? A, tu jest karta detektywa, dobra. Name, Ace, Control, Agency. No, tutaj nie mam danych. Dobra. O, dobra, rozumiem. Nie pamiętasz hasła, mogę takie coś zrobić. Czekajcie, co zrobię tutaj? Tak. I tak, to jest ta cała agencja. To jest moja pomoc malutka. I tu mamy tą kartę detektywa Brunberga. Jak ma na imię twój syn? Dobra, ma na imię Halden. Halden, jak jest wygląda twoja sytuacja fast food? Kociołek Mitty Maltra z Fiesta. Pewnie sądzisz, że ci spod pachnie jedzie. Kociołek. To na pewno był Halden? Halden, tak. Kociołek Mitty. Mogę to. A, nie. A, mogę? Nie mogę. Mitty. Maltas.
Ale teraz... Fiesta... O! Jaki jest twój ulubiony sport? Jezus, jak to można nazwać? Pływanie? Nie ma, no co odpisuje? Mogę... Jezu, to po angielsku napisałeś, jet... Czyli no nie, to będzie Fiesta Calderon. To będzie... Ty se skocz! Mity Maltas może. O! Jej! Zakowałem komuś konto! O! Zamknięte sprawy. To jest otwarta sprawa. Jakieś otwarte sprawy. Abigail Walker. Zgłoszenie zaginięcia. Kilian Chalov. Osoba podejrzana. Zdjęcia Kilian Skittera. Kilian, Kilian... No, fetch znamy, jakby nie patrzeć. Dobra, nie chcę mi się z tym bawić. Dobra, znamy numerek. Mogę sobie to posprawdzać, a i tak to nic mi to nie da. No ale w razie czego posprawdzam. Potwierdzam te strony, jakby sprawdzali to. Ale nie no, akurat fajne. Takie łamanie czwartej ściany. Dobra. Telefon. Dobra. 5922 187 387 87. No jak to? Jeszcze raz, 5922 187 387 87, no musi być taki kodzik. To chyba jest jakiś inny kod, modyfikowany diod, to może tu znajdę jakieś kody. Dobra, trzeba poszukać kodów po prostu. Kilian Chalov Mobile. O, dobra, czyli jednak jest inny. 4 czy 7? 7 4 9 0 4 9 0 5 2 5 5 2 5 1 6 2
Jej! Sakowałem. Fajna sprawa. Odszukaj podejrzanego. Dobra. Kolejne zadanko. Ale fajne to. Ej, ej. Fajnie wykombinowane. Na pewno jest mało... A, no tak. Muszę kabel stąd podłączyć. Na pewno jest mało gier, które łamią czwartą ścianę w ten sposób. Jedyna jaka mi się na myśl, jaka na myśl mi przywodzi, to jest One Shot. Naprawdę czapka z głów. Czy czapki z głów? Czapka z głowy? Kurde, znowu sobie nie mogę wsadzić. Jezu, wsadzać nie potrafię. Help me guys, help me. Dobra. Dobra, łączenie. Zukajza Kiliana Czolowa przy użyciu telefonu i zdobądź więcej informacji na temat zamordowanego dealera. Gdzie jesteś? Kurde, ale to fajne. Naprawdę. Dlaczego nie więcej nie ma takich, powiedzmy, gier? Takich rzeczy. Takie łamania czwartej ściany. Zmuszania nas do kombinowania w inny sposób poza grą. Szukamy Pokemonów. Ej, o wiele... Uuu, zdobyłem pewna ręka! To osiągnięcie, które mówiłem, że jest niemożliwe do ogarnięcia. Sorry, nie jestem dobrym człowiekiem. Trzeba to sfotografować. Czy trzeba sfotografować? Coś na dole? A, to. Fetch ma naśladowcę? O, jest dron, o którym czytaliśmy. Jestem za tobą, kolego. Mam go zastrzelić? Dobra, nie da się go zniszczyć, to już jest pewne. Ej, go się nie da złapać. On przyspiesza. Jak kurde wykombinowali, cwaniaki. Co, to ja zachciał ci się poddawać? Nie ma tak dobrze. Podnieś. Zobaczmy.
Wyślij kasetkę swojego sieciowego profilu tajemnic. Kurde, fajna sprawa. Naprawdę fajna sprawa z tymi zadaniami pobocznymi. Przecież tą czwartą ścianą. Misja ukończona. Tajemnica Infimus, część pierwsza. No dobra. To przełączamy się kabelkami znowu. Ja ci dam chuligan. Okej. Dobra, są. Są już zdjęcia. I tak, zdjęcia z miejsca zbrodni. No tak, mamy tu tą skrzyneczkę. Ej, te zdjęcia wyglądają gorzej niż gra. A gra wygląda świetnie. Myślałem, że to właśnie na screenach, na zdjęciach wszystko wygląda gorzej. Dobra, tak wyglądają zdjęcia, telefon Kiliana. Okej. I talked to that detective. He's gonna stop snapping out. Dobra. Dzień śledzący. O kurde. Co to będzie za kod? Jak ja ten kod wpiszę? A chwila! Chwila. Dron śledzący. I tu powinno coś być. Albo i nie. Surrender yourself. There you go. So there's more up. Ooh, ale fajne nowe skrzydełka będzie miał. Jak będę dobrym. So he's dead. That is actually. Aha, gotcha. Oh no, I didn't. Date of birth, isn't it? I'm looking for a. Hello. I'm looking for a six-digit code. So what I'm going to quickly do is, Delson's phone doesn't help me at all. Let's try. Oh bums! Oh shit! So let's go back out. Let's refresh. I'd rather not risk it. So let's try five. There was definitely car in the right place, but nine's now not in the right place. About five. Correct. Correct. Being everywhere. Sight. Oh shit. Fine. I thought there was something going down. Off is the crocodile. Now, D list. Ha ha ha. Dobra, mam. Pięć, trzy, co tam było? Nawet nie patrzyłem. Fuck. 5, 3, 8, 6, 7, 9. Dobra, ale gdzie ona znalazła ten kod? Wtedy coś wykombinuje, chyba że zgadywała. Nie wiem. 4, 3, 5, tyk. Czyli gdzie jest trójka, ósemka, dziewiątka? To już wiem. 3, 8, 9 gdzieś jest. Okej. 3, 8, 9, 5, 7, 6. Dobra.
To wiem, że już są te cyferki, cyferki, no. Zapiszę sobie. Do wyboru mamy tak, 3, 8, 9, 5. Ja sobie zapiszę tak jeszcze, 8, 9, 5, 3, 0. Może 2. O, 8 jest dobrze. Czyli tak, pierwsza to jest 8. Czyli mamy 8. 8. 5, 3. 9, 0, 4. O kurde! O kurde, dobra. Czyli pewniaczek to jest tak, 8, 5, 3 i do wykorzystania jeszcze 9 i 0. 8, 5, 3, 0, 9, 6. Dobra, 0 będzie na końcu. O nie, kod się cały zmienił. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, czyli 1, 5, 6 to jest pewniak. Dobra, spójrzmy 5. Czekaj, co ja wpisywałem wcześniej? Nie, czekaj. Ósemka jest? Ósemka jest na początku samym. Osiem... Tfu. Osiem, sześć... Pięć... Sześć, pięć, jeden, powiedzmy dziewięć, zero. Nice! Nice, dobra, mam dobrą kombinację. Ósemka jest na początku, czyli tak. Piątka, szóstka, jedynka i dziewiątka do wyboru. Zero na pewno nie. I tak. Osiem, jeden, dziewięć, sześć, siedem, pięć. Dobra, piątka jest ostatnia. Czyli 1, 1, 9, 6 i 7 w takiej kolejności. Dobra, to spróbuję od końca. 8, 9, 6, 7, 1, 5. Cholera jasna, nie. 8, 1. Nie, już jedynka była, bo to 7 w takim razie. 1, 6, 9, 5. Znaczy już powinienem zgadnąć się konto, ale nie wpisy nie robiłem zmian. No nie! Na odwrót, po prostu źle ustawiłem. Dobra. Idę tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Będę wiedział, co jest od jedynki do szóstki możliwymi opcjami. Okej. Okay. Czyli tak, spróbowałem 1, 2, 3, 4. 3 jest dobrze. A tak. Piątka, szóstka odpadają. Okej. Okay. Dobra. I tak, zostało mi od siódemki. Tak. 7, 8, 3, 9, 4, 0. Dobra, czyli ósemka odpada. Ósemka i zero odpadają. Ósemka i zero odpadają. Jeszcze mam do wyboru 9,
4, dobra, mam wszystkie 3 cyfry. Tylko muszę to jeszcze jakoś ułożyć normalnie. Trójka jest druga na pewno. To może zacznijmy tak. 9. 9, 4. 3. Nie, coś mi się to nie zgadza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódemka. Siódemka, nie, czwóreczka. Trzy. Dobra, dziewięć, cztery, trzy, siedem, dwa, jeden. Dobra, taki kod zawsze. Dziewięć, cztery, trzy, siedem, dwa, jeden. Dobra, to już jest progres. Teraz było tak. Dziewięć, cztery, trzy, 7, 2, 1 i tak. 4, 3, 7, 1 prawidłowo. Mam kod. 2, 4, 3, 7. 2, 4, 3, 7. Wyglądasz na takiego miłego młodzieńca. Już mam kodzik. Zhakowane. Kurde, haker. Pieniądze w środku są. List jakiś. Kilion, blablabla. Dobra. I lecimy z kolejnym zadankiem. Ej, to jest jak na razie jedna zagadka tylko. O, cholipka. Ej, co ja odłączyłem? Fuck. Fuck. Odłączyłem sobie klawiaturę. Cholerną klawiaturę odłączyłem. Ale dobra, na razie mi się nie przyda, więc. Ej, czego mam ekran, klawiaturę ekranową? Dobra. Lecimy dalej. Udaj się do Krokodajla i szukaj byłego pracownika Kiliana. No i dobra. Czyli takich 6 tajemnic będzie na mnie czekało, co? Oko. O nie, bateria jest niska. Poziom baterii. Dobra, chwila. Muszę się kablami operować. Kable wszędzie. No tak, no nie da się przeczyć, że bateria w DualShockach od zawsze była, no. No, kłopotliwa. Wyślij neon, a wyssę sobie. Będzie wierzyć czego. Jest tu ktoś? Markę. Tego się obawiałem. No cześć.
O, jest kwiliczkowa. Czy to gołąbkami kolejnego dałaś? Więcej mangi do czytania? Co, kolejny łabędź? No ciekawe. Ciekawe. Misja ukończona. Zdjęcie, okej. Dobra. W takim razie to ja zrobię malutką, małego change'a kablowego znowu. Jezu, jak ja żongluję tymi kablami. Będę musiał później, cholera jasna, cofnąć się. To ten kabel od klawiaturki. Jeszcze muszę i tak klubkujemy klawiaturę, więc będzie trzeba to zmienić trochę. No i woda i książka pospadały. No ładnie. Dobra. Zmiana. Dobra. Jestem na głównej stronie. Przeładuj. O! Część druga się zaczęła. Druga strona się już zaczęła. Dobra. Czyli tak, gołębek origami, którego dostaliśmy teraz. Tak. Profil. Część druga. Ale chcę zobaczyć tego gołąbka. Teraz jakieś ptaki. Pieniądz to ból. Dobrze. Zdjęcia z miejsca zbrodni. No cóż. Podążę tę aktywność na konsoli. No dobra. Czyli to już poprzesuwane. Jest to dziwne, przecież nie miałem... Aha, dobra, część druga się dopiero otworzyła. A te wszystkie kable... Jezus, te dowody na cokolwiek przesłały się do poprzedniej sprawy. Zaczyna się część druga. No, ale ciekawe, co się dalej będzie działo. Na pokaźni mapkę powinno pojawić się na tej minimapce kolejny znacznik. Powinien. Ale nie widzę. No, jest aktywność na konsoli. Tak, jestem ustawiony tutaj. Wskazuje mi na główne zadanie. No dobra, to tak czy owak... Kolejne mi się odblokuje, rozumiem, że w trakcie gry. Tu mam czysto już. No dobra, ciekawe. Bo nie widzę nic innego. Ciekawe. No i w takim razie, jak już ogarnąłem to, co chciałem ogarnąć, to tyle w takim razie. Ale chwila, jeszcze save. Bez save'ów się tak nie bawimy. Chyba, że mogę jakieś moce sobie... Nie mogę. Dobra. No i to tyle. Dzięki za tego streama offline. Widzimy się na streamie live. Wkrótce. Hello.